Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 80. spotkaniu Czas z Mario Bucardi, czyli ze mną w środę, Dzień Merkurego. Naturalnie, inspiracja, motywacja i komunikacja. Nasze dzisiejsze spotkanie z bardzo wyjątkowego miejsca. Miejsca mocy, krystalicznego miejsca mocy. I jak już wiesz, na naszej ostatniej, 79. ceremonii mieliśmy ten temat kryształowych myśli, kryształowych słów i kryształowych intencji. I siła wyższa dokładnie dzisiaj skierowała mnie w to miejsce, na nasze spotkanie. I dokładnie tutaj można znaleźć różne kryształy. I kryształ dymny, i kryształ górski, i kwarc różowy, i bardzo wiele innych różnych odmian. To bardzo wyjątkowe miejsce mocy i tutaj dokładnie z tego miejsca mam już 3 przepiękne kryształy, które zobaczysz poniżej na zdjęciu. Ta kryształowa energia jest obecna w każdym kamieniu, w każdym źdźble trawy, w każdej najdrobniejszej istotce, która znajduje się tutaj. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie, mimo że mamy środę, czyli Dzień Merkurego, ten żywioł powietrza, rozmowy i komunikacji, to jednak to spotkanie jest wyjątkowe, troszeczkę inne niż wszystkie poprzednie. Jest podobne do naszych ceremonii, gdzie łączymy się również z tym miejscem, w którym się spotykamy. Dlatego poczuj tą energię w sobie, za mną. Znajduje się lodowiec. Ty go nie widzisz, on jest przed tą najwyższą górą, którą widzisz w tle. I ta energia lodu, czyli również kryształów śniegu, kryształów lodu, jest obecna. Wyczuwasz ją i możesz z niej korzystać, by uzyskać taką jasność, czystość, harmonię i porządek w Twoim życiu. Dookoła mnie są górskie szczyty, pokryte świeżym śniegiem. Za mną te szczyty nie są pokryte śniegiem, ale za to przed nimi znajduje się lodowiec, bo to jest południowa strona, a ta przede mną jest całkowicie obsypana śnieżno-białym puchem. Czyli znowu ta kryształowa energia tych kryształków w śniegu, kryształków lodu, kryształków wody. Bo dokładnie tutaj, gdzie stoją w tym miejscu, są tak zwane torfowiska i one są również stworzone z kryształów. Nasze dzisiejsze 80. spotkanie jest kontynuacją tej 79. ceremonii, bo nadal ta kryształowa energia jest do naszej dyspozycji. I mamy aktualnie księżyc malejący. Za nami ta krwawa pełnia księżyca, ten księżyc więdnących traw, nasz 78. rytuał dla Matki Ziemi. Ten 78. rytuał dla Matki Ziemi odbył się również tutaj w Szwajcarii, w tym miejscu, gdzie odbyła się nasza 79. ceremonia. I był on tak wyjątkowy. Popatrz, gdy spotykamy się na naszych rytuałach dla Matki Ziemi, czy na naszych rytuałach wspólnych, czy na innych medytacjach, połączeniu telepatycznym i spotykamy się ze szczątków mitycznej Atlantydy, czyli albo z wyspy Madery, albo z wyspy Porto Santo, albo z Islandii, albo z wysp azorskich, to nasze połączenie ma zupełnie inną jakość. Ja mam zawsze takie wrażenie, że jesteś tuż obok mnie, że gwiazdy, inne planety, inne wszechświaty, inne galaktyki są tuż obok mnie. Tak jakby stać na takim wyjątkowym, pływającym pomiędzy przestrzeniami kręgu i być jednocześnie wszędzie. Gdy jednak nasz 78. rytuał dla Matki Ziemi odbył się w Szwajcarii, miałam zupełnie inne wrażenie, że jesteśmy jak gdyby troszeczkę dalej, że to połączenie jest troszeczkę słabsze, a ta cała energia gromadzi się w modrzewiowym lesie. I to było również bardzo symboliczne i bardzo wyjątkowe spotkanie, ponieważ dokładnie jutro na naszej 80. ceremonii będziemy mówić o pewności siebie. A jak wiesz,
dewa modrzewiowa i jest właśnie tą dewą, którą opisał już dr Bach w swoich, stosuje je w swoich esencjach doktora Bacha, czyli ta esencja pewności siebie, wiary w siebie, zaufania we własnej siły, poczucia swojej własnej wartości. Pamiętasz, mówiłam już o tym wiele, wiele, wiele lat temu w tych starych filmach, które jeszcze znajdziesz na przykład na serwisie YouTube, czy YouTube. I to spotkanie w tym modrzewiowym lesie było bardzo wyjątkowe. U moich stóp wszędzie znajdowały się takie dokładnie w tym momencie bordowe, czerwone krzaczki, borówki, a powyżej te wszystkie modrzewie przyjęły już taki złoty kolor, jesienny kolor i nade mną ten niesamowity krwawy księżyc. I rzeczywiście był krwawy, był czerwony i miał taką niebieską otoczkę wokół, taką błękitną. I gdy tak wpatrywałam się w ten księżyc i koncentrowałam na temacie naszego spotkania, na naszym telepatycznym połączeniu, to ta energia zlewała się z tą granicą lasu i wszystko zaczynało tak wibrować, jakby nagle ta energia materialna rozpływała się i byliśmy wszyscy razem w jednej wibracji. To było bardzo wyjątkowe odczucie. Ale co było jeszcze bardziej wyjątkowe? Jak wiesz, naszym przewodnikiem do naszego 78. rytuału dla Matki Ziemi, tej pełni więdnących traw, czyli pełni październikowej, był krokodyl. To jest tak wyjątkowy przewodnik i jestem pewna, że już znasz jego symbolikę, bo znajduje się w Twoim miejscu mocy. Wystarczy sobie nacisnąć ten załącznik, gdzie jest opisany cały 78. rytuał dla Matki Ziemi w Twoim miejscu mocy, czyli na Twoim koncie. I tam dokładnie wiesz, co oznacza krokodyl. Że krokodyl pojawia się w bardzo wyjątkowym momencie. Dlatego, jeżeli brałaś, czy jeżeli brałeś udział w naszym 78. rytuale dla Matki Ziemi, to był to również dla Ciebie bardzo wyjątkowy moment, jak i ogólnie ta wibracja, która towarzyszyła całej tej pełni. Wiele osób z nas czuło tą pełnię już nawet 2 tygodnie wcześniej. Odczuwaliśmy ją, że zbliża się takimi milowymi krokami i niekoniecznie była to przyjemna wibracja. Tak, bo to pokazywało nam jeszcze, jak dużo rzeczy mamy w sobie, które należy uporządkować, oczyścić, usunąć. Pokazywało blokady w podświadomości, o których może już nie mieliśmy pojęcia. Mieliśmy takie wrażenie, że już się od nich uwolniliśmy, a one jednak gdzieś tam głęboko były. Tak, ten cały czas przed pełnią, bóle w ciele, różne dolegliwości, różne złe nastroje, różne takie momenty zwątpienia w siebie, w świat, w siły wyższe, we wszystko inne, zwątpienie w Twoją drogę, mogły się pojawić. Mogły, nie musiały, bo każdy układ planet, czyli każda pełnia jest również związana z tym momentem, w którym się urodziłaś czy urodziłeś. Czyli nie dla każdego z nas te energie wpływają tak samo. Niektóre osoby podobnie, niektóre zupełnie inaczej, ale można wyczuć taki ogólny trend. I ten ogólny trend był bardzo silnie wyczuwalny. I nagle pojawia się ten krokodyl jako przewodnik, jako chyba jeden z najpotężniejszych przewodników. Nie tylko dlatego, że jest to jedno z najstarszych i najmądrzejszych zwierząt mocy, które zna wszystkie tajemnice tutaj na Ziemi, ale również ten przewodnik, który pomaga Ci przepracować bardzo dużo i pomaga Ci zrozumieć, i to jest również kontynuacja naszej 79. ceremonii, że masz w sobie i tą siłę tworzącą, budującą, ale masz również w sobie tą siłę niszczącą. I trzeba sobie z tego zdać sprawę, że właśnie taka pozytywna myśl może zbudować coś pięknego, a myśl negatywna może być tą, która burzy, która niszczy, która rozbija to, co piękne i pozytywne. Dlatego jest to takie ważne, aby kontrolować swoje myśli
a później również nasze słowa, bo nasze słowa mają również taką właśnie siłę tworzenia albo siłę zniszczenia. I to na pewno znasz. Jak czasami usłyszysz komplement, który jest piękny, budujący i od razu czujesz się lepiej, a jak usłyszysz krytykę, czy jakieś negatywne stwierdzenie na Twój temat i czujesz, że wszystko w Tobie nagle rozpada się na kawałki. I tak płynnie przejdziemy do tej serii naszych 80 spotkań. Bo popatrz, 80 to ta pierwsza i podstawowa energia, czyli ósemka. I już widzisz, że jest to znak również nieskończoności, nieograniczonych możliwości, ale jest to również energia Wenus, czyli piękna, porządku, harmonii, spełnienia, bogactwa, obfitości, takiego odczucia szczęścia, radości z bycia tutaj i teraz. To jest również energia spokojniejsza, taka energia, gdzie szukamy tego piękna w tym życiu wokół nas. Ale mamy jeszcze zero, czyli zaczynamy serię naszych 80 spotkań, ale dokładnie dzisiaj i dokładnie jutro nasza 80 ceremonia ma ten punkt zero. Zero, czyli również coś, co nie ma początku i coś, co nie ma końca. Zwróć na to uwagę, to jest bardzo ważne. Zero, czyli ten punkt zero, taki moment, w którym coś się kończy i coś się zaczyna. I dokładnie ta energia w tym momencie stoi do Twojej dyspozycji. Każdy koniec bowiem jest jednocześnie nowym początkiem i każdy początek jest jednocześnie już końcem. Pewien etap się zaczyna i kończy. I znów zaczyna i kończy. Czyli ta ósemka, ta nieskończoność. Cały czas jeden cykl, kolejny i kolejny. I tematem naszej jutrzejszej 80 ceremonii jest coś bardzo, bardzo ważnego. Pojawił się kolejny wyjątkowy przewodnik, wąż. A jak wiesz, wąż jest nie tylko symbolem uzdrowienia, regeneracji, transformacji, ale ma również inne znaczenie. Na przykład odrzucenia starej skóry, która już do Ciebie nie pasuje. Czyli nasze dzisiejsze spotkanie i nasza jutrzejsza 80 ceremonia jest znów takim punktem zero, gdy patrzymy na nasze życie, na wszystko dookoła nas i sprawdzamy, czy należy tą starą skórę odrzucić, bo stała się za mała i zbyt ciasna. I to jest przesłaniem naszej jutrzejszej 80 ceremonii, by odrzucić to, co stare, wszystkie stare przekonania, blokady, wszystkie rzeczy, które w tym momencie Cię hamują, które Cię blokują, co stało się za małe, za ciasne. No ale jak to rozumieć? Popatrz, każdego dnia wzrastamy. Każdego dnia rośniemy. Czasami szybciej, a czasami wolniej, ale rośniemy, bo każde doświadczenie, które zbieramy, nas rozwija i stajemy się coraz więksi, coraz mądrzejsi, coraz bardziej świadomi, coraz bardziej rozwinięci. Mamy coraz więcej tej mądrości wyższej. Zwróć uwagę na kolor tej trawy u moich stóp. Właśnie ten złoty promień, czyli mądrość wyższa. I nasz jutrzejszy przewodnik do naszej 80 ceremonii pokazuje Ci, że on wzrasta, tak jak Ty, każdego dnia. Czasami szybciej, a czasami wolniej. I czasami ten moment zero, gdy zrzuca tą starą skórę, następuje częściej, a czasami rzadziej. I tak samo jest w Twoim życiu, że każdy z nas ma swój jeden, jedyny i niepowtarzalny rytm. Ktoś rośnie szybciej przez jakiś czas, a potem ma taki moment prawie stagnacji, potem troszeczkę wolniej rośnie, potem ten wzrost jest taki malutki, że mamy wrażenie, że jest to stagnacja, ale to nie jest stagnacja, bo cały czas wzrastamy. I teraz tak jak ten wąż. Dzisiaj rośnie szybciutko i już jutro musi zrzucić tą starą skórę, bo ona stała się za mała i za ciasna.
a czasami rośnie troszeczkę wolniej i aż przez cały rok jest w tej samej skórze, ale po tym roku znowu następuje ten moment, że musi ją odrzucić, bo jeżeli jej nie odrzuci, to ta skóra go udusi, bo on nie może wzrastać. Dlatego dzisiejszą inspiracją, motywacją i takim przesłaniem naszego dzisiejszego spotkania jest: popatrz na Twoje życie z tą siłą Twojego przewodnika, by przygotować się idealnie do naszej jutrzejszej 80. ceremonii. Czy jest w Twoim życiu coś, co pragniesz od Ciebie odrzucić? Czy Twoja ta stara skóra nie stała się zbyt ciasna, zbyt mała? I może pewne przekonania, może pewne wzory, może pewne nawyki, może pewne nałogi hamują Cię i blokują w tym, by rosnąć dalej. Jeżeli tak odczuwasz w jakiejkolwiek dziedzinie Twojego życia, to poproś Twojego przewodnika o pomoc, pomoc od siły wyższej. Połącz się z energią tego miejsca, ale również z energią naszej jutrzejszej 80. ceremonii i poproś o pomoc odrzuceniu tej starej skóry, by uwolnić się od tego, co już stało się zbyt małe i zbyt ciasne, i by móc wzrastać dalej. Popatrz, bardzo podobnym przesłaniem są te rosyjskie laleczki, które na pewno znasz z Twojego dzieciństwa, bo ja je znam. To były takie malutkie babuszki, matrioszki, czyli duża babuszka, a w niej mniejsza, mniejsza, mniejsza i mniejsza. Najczęściej były one wykonane z drewna. I tak gdy rozkręcaliśmy tą dużą babuszkę, to tam była jeszcze mniejsza i kolejna. I jak te wszystkie babuszki żeśmy postawili, to one wyglądały prawie identycznie. Ale jednak identyczne nie były. I to jest również bardzo symboliczne, jutro rozwiniemy to na naszej 80. ceremonii, że tak samo my jesteśmy taką babuszką, matroszką, nazwijmy to tak, że jesteśmy małą istotką i potem rośniemy i rośniemy i rośniemy i cały czas wzrastamy, jesteśmy coraz większą istotką, ale w tej dużej istotce, w której jesteś teraz, znajdują się te wszystkie mniejsze stopnie. Czyli tak jak żeśmy wzrastali jako dziecko, nastolatek i później coraz bardziej z każdym doświadczeniem, to są właśnie te malutkie babuszki, czyli te malutkie cząsteczki nas, które w całości stanowią tą dużą babuszkę, a w niej te wszystkie mniejsze. Dlatego popatrz, każde doświadczenie, które zdobywasz w Twoim życiu, jest pozytywne, jest piękne i uczy Cię bardzo dużo. To dzięki wszystkim doświadczeniom i tym negatywnym, tak? Przez te negatywne doświadczenia najczęściej, najwięcej się uczymy, ale również poprzez te pozytywne doświadczenia wzrastamy, wzrastamy, wzrastamy i jest to taki bardzo piękne i pozytywne prawo życia tutaj i teraz na Ziemi, jeżeli tak popatrzymy na każdy dzień. Że wszystko to, co nas spotyka, ukształtowało nas, ale my idziemy dalej i rozwijamy się dalej, ale jednak tą mądrość mamy zgromadzoną w sobie. Nasza jutrzejsza 80. ceremonia pod patronatem węża ma jeszcze jedno przesłanie, że nie zawsze prosta droga do celu jest tą najlepszą. Każdy z nas chciałby szybko, prosto dojść do celu. I dlatego często pytacie mnie poprzez listy, poprzez nasze spotkania czy w formie czatu, gdy spotykamy się razem, że masz takie czy takie marzenie i pragniesz jak najszybciej je zrealizować. Pragniesz taką receptę, tak jak robimy proste ciasto, czyli mieszamy składniki i wszystko jest gotowe. Ale w rzeczywistości jest tak, że nie zawsze ta prosta droga jest idealna. I to jest bardzo trudno zrozumieć, a jeszcze trudniej zaakceptować. I tutaj z pomocą przychodzi Ci wąż. Bo popatrz, mamy tutaj barierę, na przykład takie wysokie góry, które są za mną, czyli trudności, nie do pokonania, przeszkody, mury, coś, co jest na Twojej drodze. I teraz Twoja droga idzie prosto do celu, prosto tak. I nagle spotyka się z tą przeszkodą.
I teraz, jeżeli chcesz iść prostą drogą do celu, no to warto zakasać rękawy i uderzać w tą przeszkodę, aż ją pokonasz i gdy ona rozsypie się, pójdziesz dalej. No ale czasami, jeżeli są to takie wysokie góry, czyli trudności bardzo twarde, bardzo trudne, trudny orzech, twardy orzech do zgryzienia, to możesz stracić bardzo dużo czasu walcząc z tą przeszkodą, czy starać się ją pokonać. Ale jeżeli wykorzystasz mądrość węża i przejdziesz zygzakiem, to może okazać się, że dużo szybciej dojdziesz do celu i łatwiej, bez takiego dużego wysiłku energetycznego. Co siły wyższe chcą Ci powiedzieć? Co siły wyższe chcą Ci przekazać? O tym będzie jutro na naszej 80. ceremonii. Krok po kroku. Czyli o tym zrzucaniu starej skóry, o tej babuszce matrioszce, czyli o tych wszystkich doświadczeniach, które są w Tobie, o tym, że nie zawsze ta prosta droga jest idealna i najszybsza do celu. Czasami trzeba iść za kosami, ale będziemy mówić jeszcze o czymś, co uważam za bardzo, bardzo ważne. Ponieważ wąż jest również tym symbolem, że każdy koniec jest jednocześnie nowym początkiem. Czyli nieważne, co dzieje się w Twoim życiu, gdy kończy się jakiś etap, możesz w pełnym zaufaniu w siły wyższe iść dalej z lekkością i radością, z tą pełną świadomością, że jeżeli coś się kończy, coś od Ciebie odpada, od czego się uwalniasz, coś odchodzi, to jest to już ten czas nowego początku. Ale na jutrzejszej 80. ceremonii będziemy mówić jeszcze o czymś, co jest niesamowitym przesłaniem. Popatrz, węże potrzebują słońca, takiego słońca, które jest przede mną. Gdy jest im ciepło, to czują się idealnie i idealnie funkcjonują. Dlatego węże często wylegają się na takich skałach, które widzisz tutaj u moich stóp czy za mną. Zbierają słońce, gromadzą słońce, gromadzą ciepło, bo jeżeli jest im zimno i tego słońca, tego ciepła nie mają, to drętwieją. Paraliżuje ich. Ich ciało jest sparaliżowane, nie mogą normalnie żyć, nie mogą normalnie funkcjonować i nie mogą normalnie trawić, czyli przetrawiać również pewnych doświadczeń. I to jest również ostatnim przesłaniem naszej jutrzejszej 80. ceremonii. Czy szukasz ciepła na zewnątrz? Oczekujesz, że inni ludzie będą Cię podziwiać, będą sprawiać Ci komplementy, będą się o Ciebie troszczyć, będą ofiarowywać Ci dużo ciepła, to może zdarzyć się tak, że tego ciepła nie otrzymasz i zdrętwiejesz. Ale jak to rozumieć? O tym dowiesz się dokładnie jutro. Jedyną wskazówką jest to, że często, gdy mamy nasz profil na Instagramie, gdy mamy naszą stronę fanów na Facebook, jeżeli mamy nasz kanał z filmami na YouTube, jeżeli mamy jakąkolwiek inną działalność, to często oczekujemy, że inni będą nam sprawiać komplementy, lajkować nasze wpisy, wysyłać nam serduszka, pisać pozytywne komentarze. I gdy przez jakiś czas nie ma tych serduszek, nie ma tych komentarzy, nasza ilość naszych subskrybentów nie wzrasta, nasza ilość naszych fanów na Facebook nie wzrasta, to może zdarzyć się tak, że popadniesz w paraliż, zdrętwienie i porzucisz Twoją drogę serca. I to jest chyba najgorsze, co można zrobić. Gdy oczekujemy tego ciepła, że ktoś nam to ciepło da. Na jutrzejszej 80. ceremonii dowiesz się, jak poczuć to światło, ciepło w Tobie i wówczas idziesz Twoją drogą Twojego serca. Tworzysz to, do czego rwie się Twoje serce. Czyli czy robisz filmy, czy robisz wykłady, czy robisz zdjęcia, czy piszesz piękne artykuły, czy ogólnie wykonujesz jakąś pracę z pełną satysfakcją siebie, nie oczekując, że inni będą to lajkować, że inni będą pisać pozytywne komentarze.
I w tym momencie zauważysz, że tych pozytywnych komentarzy będzie dużo więcej, niż gdy ich oczekujemy. Tych serduszek będzie więcej, niż gdy ich oczekujemy. Tych pozytywnych komplementów będzie również więcej, niż w tych momentach, gdy tak bardzo na nie czekamy. To jest niesamowite przesłanie, jest tak bardzo związane z magią bogactwa. Gdy trzymamy kurczowo nasze pieniążki, to bardzo szybko uciekają z portmonetki. A jeżeli w pełnym zaufaniu po prostu idziemy naszą drogą, to ten dobrobyt spływa z każdej strony. Jeżeli oczekujemy, że pojawią się nowi klienci, muszą się wreszcie pojawić nowi klienci, muszą wreszcie ci nowi klienci kupować moje produkty, moje usługi, lajkować i komentować, to możesz mieć pewność, że jest to już koniec. Ale oczywiście każdy koniec jest jednocześnie nowym początkiem. Jeżeli jednak w pełnym zaufaniu w siły wyższe idziesz twoją drogą, robisz wszystko to, co robisz, z głębi twojego serca, z radością i lekkością, to możesz mieć pewność, że tych klientów, tych zleceń, tych lajków, tych serduszek, tych komentarzy, komplementów będzie coraz więcej. Niech to będzie więc dzisiaj inspiracją i motywacją na kolejny czas, by popatrzeć na twoje życie i ewentualnie odrzucić starą skórę, by popatrzeć, czy czasami na twojej drodze nie pojawiają się jakieś przeszkody, które warto ominąć, zamiast z nimi walczyć? I to ostatnie, chyba najważniejsze przesłanie, nie oczekuj ciepła z zewnątrz, bo może zdarzyć się tak, że tego ciepła nie otrzymasz i porzucisz drogą twojego serca. Zaufaj w siły wyższe, zaufaj w to ciepło od siły źródła, to światło od tej energii, która cię stworzyła i która wysłała cię tutaj na ziemię. A zobaczysz, że wszystkie twoje kanały przepływu otworzą się i pójdzie z lekkością i radością dalej. Zapraszam cię z głębi mojego serca na naszą jutrzejszą 80. ceremonię. Pamiętaj o tym, że wszystkie poprzednie ceremonie są dostępne w archiwum. Każda z nich jest inna, każda z nich ma inne przesłania. I jeżeli odczujesz, że jakiś specjalny numer cię woła, na przykład 11, na przykład 54, na przykład 28, to wówczas wróć do tej szczególnej ceremonii, bo dokładnie w tym momencie jest ci ona potrzebna i te wskazówki, te rady, które w sobie zawiera. Bardzo proszę, sprawdź, czy twój dostęp do jutrzejszej 80. ceremonii i do całego archiwum jest jeszcze aktywny. W twoim miejscu mocy po lewej stronie masz twój aktualny plan dostępu. Potrzebujesz dostęp na tydzień, miesiąc lub na rok, by uczestniczyć w ceremonii lub oglądać i również uczestniczyć energetycznie w tych wszystkich poprzednich spotkaniach, które są dostępne w archiwum. No i może na sam koniec, jeszcze podsumowując nasz 78. rytuał dla Matki Ziemi, energię, która została nam przekazana od siły wyższej, przyjęłam do mojego ciała, do mojej aury, tak jak zwykle przebiega to w czasie rytuałów dla Matki Ziemi i chciałam wysłać ją do tego miejsca, w którym stałam. Jednak siła wyższa wskazała mi szczególną górę, bardzo magiczną górę, którą obserwowałam przez ten cały tydzień, czy ponad tydzień, gdy znajdowałam się w tym miejscu. Ta góra miała w sobie tak niesamowitą energię, że zawsze nad nią tworzyły się bardzo mistyczne chmury. Chmury, które przypominały statki kosmiczne, i często były ustawiane tak jedna nad drugą i tworzyły nawet 5 takich niesamowitych piramid w takiej okrągłej formie, zupełnie inaczej niż wszystkie szczyty dookoła. I siła wyższa wskazała mi, że tą energię 78. rytuału dla Matki Ziemi mam wysłać dokładnie do tego miejsca. I to było niesamowite wrażenie. Wysłałam całą tą energię, ona szła jak strumień złotego światła, dokładnie do tej gigantycznej góry i ta góra
nie tylko przyjęła tą energię, ale odbiła ją jakby echem. I ta energia rozeszła się po całej ziemi, wszędzie dookoła. To było tak niesamowite wrażenie, tak piękne wrażenie. Po raz pierwszy było mi dane przeżyć coś takiego. Ale na naszym 78. rytuale dla Matki Ziemi pojawiło się jeszcze coś, co uważam za bardzo taki zabawny moment. Już mniej więcej pod koniec poczułam, że nie jestem sama. I skupiłam się na tych odgłosach lasu i wokół mnie było stado jeleni. Dopiero usłyszałam najpierw takie uderzenia kopyt o ziemię, tak podobnie jak słyszymy konie, które tak wolniutko przechadzają się z miejsca na miejsce. Później coś te jelenie wystraszyło i one przygalopowały tuż obok mnie i gdy popatrzyłam w moją prawą stronę, widziałam tego niesamowitego, tym razem nie energetycznego, ale materialnego jelenia w takiej odległości, może 10 metrów przede mną i całe to stado u skraju tego lasu. To było tak niesamowite przesłanie, bo pamiętasz, gdy byliśmy w Słowenii, mieliśmy jedną z naszych ceremonii, której właśnie pojawił się jeleń i jego ryk, tego jelenia, towarzyszył nam w czasie naszego całego spotkania. I dokładnie wczoraj, na 78. rytuale dla Matki Ziemi, znów pojawia się to zwierzę mocy w takiej niesamowicie materialnej formie. Cały rytuał dla Matki Ziemi mogę uznać za kolejne nasze spotkanie zakończone pełnym sukcesem. Wszystkie energie od źródła, od wszechświata, od innych miejsc, naszych sióstr i braci galaktycznych z innych galaktyk, wszystkie te energie nasze, które wysłaliśmy z głębi naszego serca, zostały przyjęte, zostały wysłane do tego specyficznego miejsca mocy i przekazane naszej Matce Ziemi, a jednocześnie zmieniliśmy coś w nas, zmieniliśmy coś wokół nas, zmieniliśmy coś na Ziemi i we Wszechświecie. Kolejne spotkanie, oczywiście w kolejną pełnię Księżyca, czyli mniej więcej za miesiąc i jestem bardzo ciekawa, jaki to będzie temat. Aktualnie mamy księżyc malejący, czyli idealny czas, dokładnie tak jak temat naszej jutrzejszej 80. ceremonii, by od czegoś się uwolnić, coś odrzucić, oczyścić, coś, co pragniesz pozostawić w tym starym czasie, starym okresie i ruszyć pozytywnie do przodu. I na sam koniec jeszcze odpowiedź na Wasze pytanie. Pytanie pojawiło się mniej więcej 2 tygodnie temu, czy będzie nasze kolejne spotkanie wspólne, nasz wspólny rytuał. Tak, oczywiście on jest już dostępny, jeszcze nie promowałam go, nie wstawiałam ogłoszeń na ten temat, ale jest już w sklepiku nasz rytuał nowego początku, idealnej wizji życia na rok 2020, czyli Święto Światła. 21 grudnia spędzamy znów razem. Jeżeli pragniesz wysłać mi Twoją idealną wizję życia na rok 2020 i wzmocnić ją poprzez siły Wszechświata, siły Ziemi, czyli i siły te niematerialne i siły materialne, to ten rytuał jest idealny dla Ciebie. Można oczywiście zamówić go również dla kogoś, dla siostry, dla brata, dla mamy, dla taty, dla dziecka, jeżeli pragniesz, aby energie wyższe pomogły im zrealizować marzenia i pragnienia w tym nowym roku. Czyli nie czekamy do Sylwestra, tylko w momencie przesilenia zimowego, czyli 21 grudnia odbywa się nasz rytuał. Dziękuję z głębi mojego serca za nasze dzisiejsze spotkanie. I muszę Ci się przyznać, że jest to dla mnie również bardzo wyjątkowy czas, ponieważ te przesłania od Siły Wyższej, które dotyczą dla mnie nowego roku 2020, są niesamowite. Otrzymałam tak trudne rzeczy do zrealizowania, że sama jestem ciekawa, jak sprostam tym wyzwaniom i tym oczekiwaniom od Siły Wyższej, ponieważ to oczekiwanie nie tylko jest związane z naszymi oazami natury, jak wiesz, już czekasz od dłuższego czasu na te informacje, to wszystko już ma swoją formę materialną, ale jeszcze pewne rzeczy potrzebują tego doszlifowania, uporządkowania, ale od nowego roku pojawiło się również bardzo wyjątkowe przesłanie, że mam trafić do osób,
troszeczkę innych energetycznie niż my, gdy spotykamy się w naszych spotkaniach, czyli osób, które jeszcze są zagubione, które jeszcze nie mają pojęcia, że w ogóle mają zdolności wyższe, które nie mają pojęcia, że otrzymały impulsy od źródła w tym czasie narodzenia tego nowego czasu tutaj na Ziemi. I do tych osób mam trafić w zupełnie inny sposób. No i dla mnie będzie to niesamowita taka próba, niesamowite takie wyzwanie i niesamowity trudny i twardy orzech do zgryzienia, ale jestem pewna, że siła wyższa będzie mnie wspierać, tak i w naszych spotkaniach, które oczywiście nadal będziemy kontynuować i w środy, i w czwartki, ale do tego dojdzie jeszcze coś innego. Może to być dla Ciebie interesujące, a może nie, w zależności od tego, na jakim etapie jesteś, jak się czujesz, jakich impulsów jeszcze potrzebujesz, ale wszystko w odpowiednim czasie. Dziękuję, zapraszam Cię na jutro, na naszą 80. ceremonię i bardzo proszę, zostaw po tym spotkaniem komentarz. Czy czujesz ten nowy czas? Czy czujesz tą nową energię? Czy czujesz, że pragniesz się od czegoś uwolnić? Że Twoja istota wzrasta i ta stara skóra stała się zbyt ciasna? Czy rozumiesz to przesłanie, że czasami nie tylko ta prosta droga do celu jest idealna i najszybsza, ale że czasami trzeba coś ominąć? I czy może jesteś również taką osobą, która szuka tego ciepła na zewnątrz i gdy nie pojawiają się serduszka, nie pojawiają się lajki, nie pojawiają się nowi klienci, nie pojawiają się komplementy, to zaczynasz wątpić w siebie, wątpić w Twoją drogę i w te wszystkie talenty, które masz w sobie. Jeżeli tak jest, to nie martw się, jutrzejsza nasza 80. ceremonia będzie dla Ciebie tym kluczem wtajemniczenia, jak odnaleźć to ciepło w sobie, jak połączyć się z tym ciepłem od energii wyższej, od energii źródła i wówczas możesz iść dalej w pełni siły i w pełni mocy i nie musisz już oczekiwać, że inni będą Cię podziwiać, kochać, lajkować czy serduszkować wszystko to, co tworzysz. Do zobaczenia jutro i do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bukarti.